Zamknięto osiedla, przyspieszono w szczepieniach inne. 620 milionów zaszczepionych przeciw COVID-19. Rośnie ognisko zakażeń w kantonie. W Chinach kontynentalnych podano poprzedniej doby prawie 18 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19, a łączna liczba szczepień przekroczyła 620 milionów, ogłosiły w niedzielę władze. Tymczasem w kantonie na południu kraju rośnie ognisko lokalnych zakażeń. Kantońskie służby sanitarne zgłosiły w niedzielę 12 nowych lokalnych infekcji bezobjawowych wśród kontaktów osób, u których zakażenie potwierdzono wcześniej. Jeden nowy przypadek w tej liczbie wykryto w sąsiednim mieście Foshan. Władze kantonu wprowadziły częściowy lockdown na kilku obszarach dzielnicy Liwan, która obejmuje historyczne centrum miasta. Wszyscy mieszkańcy Liwanu i sąsiadujących z nim dzielnicy Wexiu i Haishu mają w ciągu kilku dni przejść testy na obecność koronawirusa. Zamknięto kilka osiedli. Na kilku osiedlach mieszkańcom ograniczono możliwość wychodzenia, a na całym Liwanie zamknięto lokale rozrywkowe i zakazano jedzenia w restauracjach. Wszystkim mieszkańcom kantonu polecono, by zachowali szczególną ostrożność, unikali niekoniecznych wyjść i spotkań w dużych grupach. Pandemia koronawirusa pozostaje w Chinach kontynentalnych zasadniczo pod kontrolą od wielu miesięcy, choć w kraju sporadycznie pojawiają się nowe ogniska zakażeń. Władze stanowczo na nie reagują, stosując masowe testy przesiewowe i restrykcje o charakterze lokalnym. Z informacji miejscowych mediów wynika, że w kantonie wykryto indyjski wariant koronawirusa. Przyspieszają program szczepień. Chiny przyspieszają tymczasem program szczepień przeciwko COVID-19, w którym stosowane są jak dotąd wyłącznie preparaty rodzimej produkcji. W sobotę w całym kraju podano 17,98 milionów dawek, co podniosło łączny bilans szczepień do 620,97 milionów. Władze informowały wcześniej, że do czerwca chcą zaszczepić 40%. Spośród 1,4 miliardów mieszkańców kraju.